Witajcie moi drodzy na kanale JTV. Miał być film w piątek albo w czwartek, ale jednak jest w niedzielę. Ale właśnie dzisiaj będzie recenzja najnowszego zestawu z 16 sezonu Ninjago. Z 16 sezonu Ninjago właśnie, tak. Jest to zestaw Smoczo Lutowiec Zeina, chyba tak on się nazywa, tak? Właśnie dzisiaj sobie go zrecenzujemy. To wygląda jego pudełko, jest bardzo ładne. Tutaj są figurki wszystkie. Mamy czarnoksiężnika Zeina złotego i smoczego Cola. I mamy tutaj również takiego Lloyda ze smokami, to jest logo tego sezonu. Tak, główna postać. Mamy też napis Ninjago oczywiście i Lego. To bardzo fajnie się prezentuje. Tutaj Cole i Evangelis latają, tak? Bo trzeba się mówić, że to jest Evangelis i jak ktoś nie wiedział. No i bardzo fajne jest to pudełko, takie fioletowe, takie bardzo ładne. I właśnie są tutaj też kryształy. I sceneria jest bardzo fajna, tak, mi się to bardzo podoba. A zestaw prezentuje się tak. Mamy tutaj oczywiście z figurek takie figurki, właśnie już wymieniłem je wcześniej, ale teraz pokażę wam jeszcze instrukcję. Instrukcja wygląda tak, jest to nowy model instrukcji, bo jest on tak inaczej zrobiony niż zawsze. To jest w każdym nowym zestawie z Lego. Jest to taka biała, taka jasno, taka biała instrukcja. I tak właśnie wygląda. Te starsze były może lepsze, ale te też są bardzo fajne i nawet fajnie się to prezentuje, tak właśnie. Więc tak wygląda właśnie ta instrukcja najnowsza. Chciałam wam to pokazać, ale fajna, jest fajna, tak? I teraz zajmę się już zestawem, więc zestaw prezentuje się tak. Mamy tutaj złote, białe elementy. To jest oczywiście odrzutowiec Zeina smoczy. No i mamy też tutaj takie skrzydła, takie złote, niebieskie i białe elementy. No i też mamy to dużo czarnego też tutaj mamy. I też dużo naklejek tutaj było i nawet tutaj mi się nie do końca przykleiła jedna naklejka, ale i tak to wygląda bardzo dobrze, tak. I mamy tutaj właśnie taki kokpit jakby. Tutaj siedzi ten Zein właśnie złoty. I wygląda to bardzo fajnie. I jest tu tutaj też taka głowa smoka. Nie wiem, czy widzicie, tak to wygląda. Ta głowa smoka. A z tyłu wygląda tak. Są tutaj też takie silniki, takie skrzydło, dużo skrzydeł. Tak, i prezentuje się to bardzo fajnie. I można też to rozłożyć. Za chwilę wam właśnie pokażę, jak prezentuje się rozłożona. Bo właśnie nie wiem, czy mogę tak to zrobić, ale to można rozłożyć te skrzydła. I wtedy będzie bardzo fajnie to wyglądać. Więc właśnie tak się prezentuje rozłożony ten samolot. Znaczy ten odrzutowiec. I wygląda on również bardzo fajnie. A teraz my złóżmy. Z powrotem. Może uda mi się to pokazać jakoś, ale nie wiem. Właśnie nie wiem, czy uda mi się to pokazać, ale no wygląda to wszystko bardzo fajnie. Właśnie już widzieliście, że to się może rozłożyć i teraz przejdziemy do figurek. Ja to złożę z powrotem. No i też tutaj mamy oczywiście bardzo dużo naklejek, tarczy, w ogóle jakieś tutaj szurikeny są niebieskie, takie fajnie to wygląda wszystko. A i mogę wam jeszcze pokazać, jak to się prezentuje w środku. W środku też jest takie ładne bardzo, takie czarne tutaj. Dużo jest tutaj elementów właśnie, tak to wygląda. I tutaj oczywiście siedzi Zein. A teraz już przejdźmy do figurek. Więc zacznijmy od Zeina złotego. Jest to bardzo ładna figurka. Wygląda bardzo ładnie i ma tutaj elementy właśnie niebieskie, białe oraz
oraz złote. Jest taki cały złoty i oczywiście główkę ma to, co miałem już od sezonu 8 albo na tam wcześniej. I taki na ramiennik złoty, co już nieraz pojawiał się, ale tym razem w innym kolorze. Taki jak ninja mieli w sezonie 6 na przykład. No i to wygląda bardzo fajnie, tak. No i ten strój mi się bardzo podoba. Ale pozostałe są jeszcze lepsze od tego stroju. I teraz załóżmy mu jeszcze raz tą maskę. A i oczywiście ma tutaj też taki symbol swój oczywiście. I maska też wygląda bardzo ładnie. A teraz już może przejdźmy do księżnika, albo nie. Może on na koniec, albo teraz, bo na sam koniec zostawię najlepszą figurkę. Więc czasoksiężnik wygląda tak. Jest to taka zbroja kryształowa, jaką ma każdy generał, każdy złoczyńca, który powraca w tym sezonie. Czyli między innymi mechanik, właśnie czasoksiężnik, pytor, sfira. No pewnie mogliście już widzieć to po zwiastunach i w ogóle. No, Harumi też powróci, więc bardzo fajnie. I jeszcze tam, jeszcze pan E, tak, jeszcze pan E. Właśnie. Teraz właśnie prezentuje się ta figurka. Ma on jeszcze z tyłu takie skrzydła, takie czarne. Jak miał przy swojej normalnej wersji. No i też ma taką maskę swoją normalną. Jeszcze taki kryształ ma. Ma jeszcze taki kryształ właśnie, taką kosę wstrząsu w takim też krysztale takim. No i jak się mówimy tą maskę, to tutaj jest właśnie taka normalna twarz jego, a taka fioletowa. To jest jego taka nowa maska, tak. I z tyłu też ma taką właśnie fioletową zbroję, ale może nie będę mu już ściągał tych skrzydeł. Na pewno przy jakiejś innej recenzji wam to pokażę, ale wygląda to oczywiście bardzo fajnie. No bo każdy złoczyńca ma takie coś właśnie z tyłu. Więc tak, ja mu to założę i tylko pokażę wam może jeszcze jego wersję normalną. Więc teraz się prezentuje wersja normalna właśnie Evangelisa, a tak wersja kryształowa. Tak, bo to jest jego wersja kryształowa. No i pewnie też właśnie mogliście zauważyć, że on ma jedną z 4 złotych broni, czyli kosy wstrząsów tutaj. No i pozostałe broni też tam są w tym zestawie i może zaraz nawet wam pokażę je. I to fajnie się prezentuje. Mi się bardziej podoba chyba jednak ten kryształowy, ale ten też jest bardzo fajny. Takie właśnie porównanie. A wam się który bardziej podoba? Możecie napisać w komentarzu. Tak, tego wam pokazywałem już kiedyś, więc tutaj nie będę go omawiał. A teraz zajmijmy się już najlepszą figurką z tych wszystkich, czyli smoczego kola ze skrzydłami smoka. Prezentuje się on tak, wygląda on jak smok właśnie. I ma on takie 2 złote miecze. Właśnie jest taki pomarańczowo-czarno-złoty, czyli idealne kolory pasujące do kola. Tak, ma też skrzydła takie właśnie smocze, takie tutaj rogi jakby. No i daję mu jeszcze ten jeden miecz, bo on miał jeden, ale był jeszcze jeden miecz i jeszcze jeden tam gdzieś był, więc daję mu ten miecz jeszcze. A ten jeden to był od Zeina, ale on tutaj był w tym, właśnie w tym odrzutowcu, więc dałem drugi miecz Kolowi. I prezentuje się to bardzo fajnie właśnie. Jest on w ogóle taki przezroczysty taki, ma z tyłu też takie jakby, no takie właśnie skrzydła takie, to fajnie wygląda. I taką maskę smoczą ma też. Te kolory są naprawdę piękne, mi się one bardzo podobają i jak zdejmimy mu tą maskę, to mamy też taką właśnie kryształową twarz, tylko coś jest niewyraźne ta buzia, jego twarz, ale właśnie ma takie tam oczy żółte. No i twarz jest jego bardzo fajna. Też taka przezroczysta, taka pomarańczowa.
Jeżeli chodzi o to, co jest z tyłu, to z tyłu też tam jest jakiś roznacz chyba. Tak samo jak tutaj, ale może nie będę już zajmował tych skrzydeł. Ale ogólnie figurka najlepsza z tego zestawu i bardzo mi się podoba. Tak. I wygląda bardzo fajnie. Te kolory idealnie pasują. Więc tak, to by było na tyle. Dzisiaj omówiliśmy sobie ten piękny zestaw. Pierwszy z tego sezonu nowego Ninjago. I odrzutowiec wygląda bardzo fajnie, mi się podobał. Jeżeli chodzi o figurki, to wszystkie były fajne. Najlepszy był ten kol smoczy. I tak. W dzisiejszym filmie to by było na tyle. Widzimy się w kolejnych filmach i w innych recenzjach. Kolejny film będzie za jakieś 2 tygodnie może, albo za tydzień, więc do zobaczenia. Jeżeli chodzi o inne złote bronie, to pokażę Wam je przy okazji innych recenzji z tego sezonu, więc tak. To by było na tyle, do zobaczenia. Z tej strony BYC TV, pa pa!